Jeżeli marzymy o awansie do finałów Mistrzostw Europy, Zabrzański Stadion, około 12 tysięcy widzów i oto oficjalna ceremonia. Nie po raz pierwszy ten stadion jest areną meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Tu gościliśmy reprezentację wcześniej Francji, a potem Izraela. Teraz kolej na Słowację. Widzów przybywa z każdą minutą. Wspaniały na razie nastrój na trybunach. Wszyscy piłkarze i trenerzy zapowiadają zwycięstwo, ale trener Henryka Postel twierdził, że będzie to przeciwnik trudniejszy niż Izrael. A oto skład drużyny gości. W bramce Aleksander Wenzel. Następnie z numerem drugim Iwan Kozak. Numerem trzecim Marian Zeman. Z czwórką gra libero Miloš Glonek. Z piątką Karol Prażenica. Numer sześć Robert Tomaszek. Numer siedem Jan Solar. Numerem ósmym Ondrej Krzysztofi. Numerem dziewiątym Jarosław Timko, z dziesiątką Peter Dubowski i z jedenastką kapitan drużyny Słowacji Lubomir Morawczyk. Trenerem jest docent, trener za testem FIFA, a więc ekspert FIFA Józef Węglosz. Za chwilę pokażemy Państwu, w jakim składzie zagra nasza reprezentacja. W bramce Maciej Szczęsny. W obronie Waldemar Jaskulski, następnie Jacek Zieliński, debiutant, Krzysztof Bukalski, Tomasz Wałdoch, Marek Koźmiński, Piotr Świerczewski, Piotr Nowak, Andrzej Juskowiak, Roman Kosecki, Wojciech Kowalczyk. Trenerem jest Henryk Apostel, który prowadzi drużynę narodową ponad rok. Dotychczas rozegrała drużyna narodowa kierowana przez tego szkoleniowca 13 meczów, odnosząc 6 zwycięstw i doznając 3 porażek. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie kolejne 7 zwycięstwo, bo tylko ono może prolongować szanse naszego zespołu na awans do finału Mistrzostw Europy. Arbitrem głównym dzisiejszego spotkania jest Austriak Robert Sedlaczek. Jego partnerami na liniach Karol Stybich i Gerhard Gerstenmaier. Sędzią technicznym jest Ginter Benko.
a obserwatorem UEFA, znany niegdyś dziennikarz sportowy, sprawozdawca radiowy, Węgier Georgi Cepeș. Wspaniała słoneczna pogoda, temperatura ponad 20 stopni. Zobaczymy, która z drużyn lepiej wytrzyma kondycyjnie w tym upale. Juskowiak. Obok niego Zema. Pojawili się na boisku wszystkich. Zapowiadano tutaj znanego napastnika Eintrachtu Frankfurt Marka Pęksę. Jaskulski, Kotecki. Koźmiński. Wychodzimy z szóstką z własnej połowy boiska. Juskowiak. Obok niego Zeman i Wentel. Waldow stracił piłkę. Tomaszek. Okres chaotycznej gry w strefie środkowej boiska. Zieliński. Nowak na lewą stronę do Kowalczyka. Kowalczyk na wysokości pola karnego. Utrzymał się przy piłce. Jeszcze Nowak. Bukalski. Krótko do Kozeckiego. I pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Rzut rożny wykonywać będzie Piotr Nowak, który po raz pierwszy przed występem w reprezentacji narodowej miał chwilę przerwy. W występach w Bundeslidze wypoczęty przyjechał jednak po jeden z pierwszych na zgrupowanie. I dobra interwencja Aleksandra Wentzela, piłkarza grającego w Strasburgu w lidze francuskiej. Dotychczas we wszystkich meczach eliminacji Mistrzostw Europy bronił Ladislav Molnar. Po raz pierwszy Węgrosz zdecydował się na wstawienie doświadczonego 38-letniego Wentzela. Zieliński. Nowak. Jaskulski. Dubowskiego, Zieliński, Jaskulski. Kozecki. Oradczyk, Dubowski. Tomaszek. Krzysztofik. Solar. Dubowski, który gra w Realu Madryt, teraz Solar. Mocne dośrodkowanie, to jest jego atutem. Centry. A na ekranach Maciej Szczęsny, który dotychczas dwukrotnie tylko zagrał w drużynie narodowej. Pierwszy raz zadebiutował w meczu z Finlandią, jeszcze za kadencji Andrzeja Strejlała. W ubiegłym roku w grudniu grał z Arabią Saudyjską w meczu prowadzonym przez Henryka Postela. No i teraz w wieku prawie 30 lat ma szansę zdobycia miejsca w ramce reprezentacji już na dłuższy okres czasu, bowiem od pewnego okresu trwają poszukiwania zawodnika na tej pozycji. Kowalczyk. Faulowany przez Zemana. To widać dokładniej przestępstwo Mariana Zemana. Nowak i Kosecki ustawiają piłkę. Ostry kąt. Duże zgromadzenie piłkarzy na polu karnym.
Kurecki i Węczel nie bez pewnego problemu chwyta piłkę. Czerwony Roman Kostecki, kapitan biało-czerwony. Cimko, niebezpieczna akcja. Zieliński zdecydowanie interweniował. Cimko pokazuje, że był faulowany. Arbiter austriacki Sedlaczek nakazuje grać dalej. Cimko pokazał się ze strony jako przebojowy, dynamiczny napastnik. Racja była chyba po stronie sędziego. Kontuzje Wojtali i Sokołowskiego spowodowały właśnie dodatkowe powołanie piłkarza mistrza Polski warszawskiej Legii. Około 7 minut spotkania Polska-Słowacja za nami, rezultat bezbramkowy. Moradczyk na ekranach, kapitan błękitnych. Kostecki próbuje uwolnić się spod opieki Prażenicy. Teraz szansa Kostecki. Dobre podanie do Juszkowia, Kalinkowia, które karnie gol! Wspaniała akcja, Jeszcze raz
wyprzedzony przez Zielińskiego.
Rzut wolny dla Polaków. Nowak. Mija pierwszy kwadrans spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Polska-Słowacja. Prowadzimy 1-0 po strzale Andrzeja Juszkowiaka. Kosecki. Do Juszkowiaka. I Wendel. To była dobra akcja naszej drużyny. Zaczął ją bardzo agresywny, bojowy, jak zwykle, dający z siebie wszystko, Roman Kosecki. Andrzej Juszkowiak, mówi się o tym, że odejdzie ze Sportingu Lizbona, ale Portugalczycy wycenili jego wartość na 4 miliony dolarów. Niektórzy twierdzą, że być może od nowego sezonu zagra w lidze hiszpańskiej, a może w Bundeslidze w Niemczech. Trwa nasz konkurs. Kowalczyk. Juszkowiak. Zeman. Zieliński. Jaskulski. Stolar. A ten 31-letni piłkarz sprawia sporo kłopotu naszej obronie. Specjalista od dośrodkowań lewą nogą. Timko, Morawczyk, i dobra akcja Zielińskiego, który wybija piłkę z daleko. Tu jest Kowalczyk, ale jest także Glonek, libero zespołu Słowacji. Kozak, Tomaszek. Jakiegoś zdecydowanego ataku ze strony polskiej nie było, ale bramkę strzeliliśmy i to jest najistotniejsze. Peter Dubowski. Nie ma miejsca w podstawowej 11 Realu Madryt. Tam grają znani i uznani piłkarze jak Laudrup, Redondo i Zamorano, ale czeka na swą szansę. Grywa od czasu do czasu. Ale jest mistrzem Hiszpanii, świeżo upieczonym. Real Madryt wywalczył to trofeum. Juszkowiak. Faulowany Glonek. On opiekuje się Juszkowiakiem. Świerczew Kosecki, Juszkowiak. Trzy celne podania. Jeszcze szansa, znowu Juszkowiak ma piłkę. Faulowany przez Zemana. Odległość od bramki około 25 metrów. Widzę, że ochotę na wykonanie rzutu wolnego ma Krzysztof Kukalski. On potrafił uderzyć z lewej i z prawej nogi z dystansu. Akcji widzę, strzelił 13 bramek. Niemal cała drużyna słowacka tworzy mur. Nowak, Juszkowiak i Świerczewski. Ta trójka ustawiona przy piłce. Bukalski ustawił się w murze tworzonym przez Słowaków. Strzelał pierwszy Nowak. Timko. Timko, podobnie jak Ondrej Krzysztofik, gra w Czechach. Timko w drużynie Petra Drnowice. Ja
jak gdyby kopia sytuacji sprzed kilkudziesięciu sekund pod bramką słowacką, tym razem pod bramką Szczęsnego, rzut wolny dla drużyny słowackiej. Dubowski i Morawczyk. Sześciosobowy mur drużyny polskiej. Morawczyk. No, ten rykoszet mógł zaskoczyć nawet najlepszego bramkarza. Rzut rożny. Główka Wałdowa. Jest Koźmiński. Nowak. Znowu Koźmiński. Dynamiczny rajd naszego pomocnika. Już zbliża się do pola karnego. I tutaj po prawej stronie Pukalski. Nie dochodzi jednak do piłki. Ale Marek Koźmiński pokazał, że jest w dobrej dyspozycji. Jego akcja była przedniej marki. Udinese wróciło do Serie A. A Koźmiński otrzymał nieoczekiwaną propozycję gry w zespole mistrza Francji w Nantes. Sieczek Bukalski. Trencik, już kopia, pole karne, nie odmawiał piłki. Lonek. Pimko i Wałdo. O, Pimko jest napastnikiem silnie zbudowanym, grającym w typowy europejski sposób, nie unika pytania za koszulki. Fauluje i dlatego sędzia przyznał nam rzut wolny. Pukalski. Zeman. Glonek. Solar. Pukalski. Kowalczyk. Juskowiak. Do Kowalczyka. Kowalczyk. Kolegarne. Kowalczyk. Olimpijczycy z Barcelony, Juskowiak, Kowalczyk, czwartą, starają się mijać obrońców drużyny przeciwnika. Głos negatywny w trybunach, 22 minuta meczu. Potecki wykonywać będzie rzut rożny, prowadzimy 1-0. Walczy o piłkę z Krzysztofikiem. Na pierwszym planie
Józef Węglosz. 59-letni szkoleniowiec, legenda słowackiego futbolu, był piłkarz Slovanu Bratysława. Porzucił intratny kontrakt w lidze tureckiej, prowadził zespół Fenerbahce, poszedł za głosem serca i objął reprezentację Słowacji. Świerczewski. Często nasi reprezentanci starają się grać długimi podaniami. Idzie na przewód. Wierzchowiak. Krzysztof Kukalski, 24 lata, pustnik Kraków, uzyskał pod koniec tego sezonu ligowego wyśmienitą formę. Widać było na treningu dynamikę jego akcji, start do piłki. Właściwie ma tylko jedną słabszą stronę, to jest gra głową. Widzę, że Kowalczyk dostał jakiejś drobnej kontuzji, jest poza boiskiem. Opatrywany przez doktora Moszkowicza. Gramy w dziesiątkę. Słowacy atakują. Tomaszek, Stolar. Jak na razie nasza obrona nie znalazła sposobu na Stolara, który rzeczywiście, tak jak mówił mi kolega ze słowackiej telewizji, będzie centrował, tak zapowiadał. I rzeczywiście bez przerwy dośrodkowuje. Po tych dośrodkowaniach spore zamieszanie powstaje na naszym polu bramkowym. Podenerwowany trener Apostel. Kowalczyk chyba za chwilę wejdzie na boisko. Na razie nadal gramy w osłabieniu. Morawczyk. Kukalski. Świerczewski. Kowalczyk wraca do gry. Na wejście na boisko. Nie pierwszy pojedynek Kowalczyka z Glonkiem. Skrzydłowego. I Juszkowiak.
naszego zespołu. Kowalczyk. Wracaj, Krzyś! Węglosz uspokaja Jana Solara. Dymowski, obawaną interwencją podpisał się bramkarz reprezentacji Polski Maciej Szczęsny. Maciej Szczęsny jest wielkim zawodnikiem. Dotychczas tylko dwa razy zagrał w drużynie narodowej. W lidze także nie ma.
kartkę i nasz bramkarz upomniany zostaje żółtym kartem. Żółtą kartkę otrzymał bramkarz reprezentacji Polski Maciej Trzęsny. Jest wychowankiem warszawskiej gwardii. Potem przeniósł się do warszawskiej Legii, w której gra już 8 lat, ale rozegrał zaledwie 104 spotkania ligowe, a więc nie ma nawet w jednym sezonie 20 spotkań ligowych. Można powiedzieć, że nie jest bramkarzem ogranym, prześladowały go kontuzje. W styczniu miał kontuzję barku. Uwaga! Za 3 tygodnie Szczęsny skończy 30 lat. Jak powiedział mi w przedmeczowej rozmowie, ten mecz dla jego kariery ma olbrzymie znaczenie. Rzut rożny, piłkę ustawia Kolarz. Lubo Morawczyk. Ależ niewiele brakowało. Przy biernej podstawie obrońcy. Nasi zawodnicy stali jak zahipnotyzowani, a główkował Miloš Glonek. Oto dośrodkowanie Morawczyka. I piłka dosłownie o centymetry przeszła obok słupka naszej bramki. Morawczyk. Jak na razie Świerczewski ma kłopoty z pilnowaniem rozgrywającego Sądecienia. Krzysztof Glonek. Jaskulski i Dubowski. Dubowski na Szczęsny. Stawia się historia z meczu z Izraelem. Mam nadzieję, że nie w całości. Końcówka pierwszej połowy słabsza w wykonaniu polskiego zespołu. Co Dubowski, piłkarz Real Madryt, a kolejną daną interwencją podpisał się Maciej Szczęsny. Na co dzień grać w warszawskiej Legii. Trener Apostel miał problemy, kogo wstawić do bramki. Powołał na zgrupowanie do ośrodka Bóg. Bruda Braciborskich, aż trzech bramkarzy, oprócz Szczęsnego, Woźniaka i Majdana. Ale Szczęsny wykazywał dobrą formę w meczach ligowych, a także w treningach podczas grupowania i szkoleniowiec postawił na bramkarza warszawskiej Legii. Dobrze zablokowany przez Świerczewskiego, ale na krótko. Tak to bywa w sporcie, że czasami ludzie z tego samego klubu muszą grać przeciwko sobie, jak w wypadku Morawczyka i Świerczewskiego. Około 5 minut pozostało do zakończenia tej pierwszej połowy. Oh, no!
Dubowski i Szczęsny. Dostrzegł nadbiegającego Juszkowiaka, ale ten strzelił wysoko nad poprzeczkę. Nadal więc prowadzimy ze Słowacją 1-0. Opiekuje się Solarem, który przez pewien okres czasu, około 30 minut, zupełnie bez opieki poruszał się po boisku, a Morawczykiem zajmuje się, uwaga, Dubowski spalony. A Morawczykiem zaopiekował się teraz Bukaj. Bramka nie zostaje uznana. Rzut wolny pośredni dla polskiego zespołu. Peter Dubowski jest wysokim zawodnikiem, ponad 1,80 m wzrostu. Juszkowiak. You go.
otarła się o naszego reprezentanta i wyszła na rzut rożny. I to Morawczyk ustawia piłkę, etatowy wykonawca wszystkich rzutów rożnych, rzutów wolnych. Faulowany był Maciszewski przez Dubowskiego, który nie za bardzo godzi się z decyzją arbitra. I koniec pierwszej części spotkania. Prowadzimy 1-0 gola przez Andrzeja Juszkowiaka w takich okolicznościach, jakie Państwu pokazywaliśmy. Z nadziejami oczekujemy na drugą część spotkania. Prowadzimy. Myślę, że stać naszą drużynę narodową na następne bramki. Halo, studio centralne w Warszawie. A więc w miejsce Kowalczyka z numerem 13 wchodzi Tomasz Wieszczycki, który ostatnio wykazywał wysoką formę. Wychowanek ŁKS-u od 9 roku życia, piłkarz łódzkiego klubu sportowego. W drużynie gości nie widzę zmiany, a więc w tym samym zestawieniu grają Słowacy i rozpoczyna się druga część meczu eliminacji mistrzostw Europy. Krzysztof. Obok niego Nowak. Koźmiński. Nowak. Długa piłka w kierunku Juszkowiaka. Juszkowiak już oprócz tej sytuacji, w której strzelił bramkę, trzy idealne do zdobycia gola, nie zdobył i teraz strzela. Ten cel jest na broni. Jak na razie seniorzy uzyskują rezultat podobny do reprezentacji młodzieżowej, która wczoraj w rezultatach wygrała 1-0. W pierwszej połowie ten piłkarz numerem 11, Lubo Morawczyk, był nieuchwytny dla naszych zawodników. Świerczewski miał duże kłopoty z powstrzymaniem akcji Słowaka. Morawczyk nie ma może imponujących warunków fizycznych, zaledwie 172 cm wzrostu, ale jest bardzo szybki, sprawny, często zmienia pozycję. Bez wątpienia jest to wyróżniający się piłkarz drużyny gości. Od 46 minuty występuje na boisku piłkarz oznaczony numerem 13 w reprezentacji Polski. Tomasz Wieszczycki zajął miejsce Wojciecha Kowalczyka, piłkarza oznaczonego numerem 11, który doznał, miejmy nadzieję, niegroźnej kontuzji. Gra w klubie na środku pomocy, ale jest ofensywnym pomocnikiem, bywa także napastnikiem. Podobną pozycję zajął teraz na Zabrzańskim stadionie w meczu ze Słowacją. Miejsce Kowalczyka przesunął się do ataku Roman Kosecki. Strzelał Jarosław Tymko. Dojdziemy za to! Kulski, Nowak, Koźmiński. Dynamiczna akcja Koźmińskiego, Kozecki powstrzymany przez Kozaka. Kozak gra w Koszycach,
ma 24 lata, jest to jego piąty występ w reprezentacji Słowacji. Tomaszek. Słowacy mieli dosyć długie zgrupowanie. Starannie przygotowywali się do tego meczu. Ale kiedy stawką jest być albo nie być, wówczas następuje pełna mobilizacja. Świerczewski. Juszkowiak. Wieszczyński. Narzekał na bóle kręgosłupa. Na zgrupowaniu Koźmiński. Wyraźnie zeszła piłka z nogi pomocnikowi polskiego zespołu. Ale Koźmiński został niedawno szczęśliwym ojcem. Syn Jakub podobno ma być także piłkarzem. Serdecznie gratulujemy. Olimpijczycy poważnieją. Niedawno urodziła się córeczka Kowalczykowi. Na drugie dziecko oczekuje żona Pałdona. Niepewna interwencja obrony słowackiej. Wenzel musi wybiegać z bramki, aby ratować sytuację. Prowadzimy 1-0, ale taki rezultat jak na razie to nie jest rozstrzygnięcie spotkania. Świerczewski. Częściej bierze w drugiej połowie udział w akcjach ofensywnych, ale jego podania są niecelne. Thank you.
ma przed sobą Kozaka. Sprytne zagranie do Koseckiego. I tutaj pogubili się nasi zawodnicy. Paul Jaskulskiego. Będzie żółta kartka. Żółtą kartką karany został wygrać reprezentacji Polski Waldemar Jaskulski. Akcja była jak gdyby poza kadrem, to był atak z tyłu, słusznie upomniany został przez austriackiego sędziego Sedlaczka, polski reprezentant. Szykuje się zmiana w zespole słowackim, przygotowuje się do wejścia na boisko napastnik Marek Pęksa. Tymczasem Nowak, Nowak! Gdyby wykorzystał którąś z sytuacji do zdobycia następnej bramki. Krzysztofik. Bałdo. Koźmiński. Kosecki. Lonek. Wieszczycki. Iwan Kozak leży na boisku. To starcie Jonka z Koseckim, a tu właśnie przebiegł nasz zawodnik i wówczas doznał kontuzji Iwan Kozak. Wprawdzie piłkarze słowacki próbowali rozgrywać spotkania międzypaństwowe przed wojną, ale były to mecze nieoficjalne, chociaż wówczas już w 1938 roku Słowacja utworzyła Związek Piłkarski, ale nie był on pełnoprawnym członkiem FIFA. Do UEFA, więc do Europejskiej Federacji Piłkarskiej przyjęci zostali Słowacji w 1993 roku, a rok później podczas kongresu w Chicago do FIFA. Stąd pewnego rodzaju rozbieżności przy danych statystycznych. Jedni twierdzą, że należy liczyć od meczu z Litwą, rozegranego w 92 roku, inni później. Liczą statystyczne dane zbierają z występów reprezentacji Słowacji. Licząc od występu z Litwą, Słowacy rozegrali 18 meczów, odnosząc 7 zwycięstw. Kozak nadal poza boiskiem, Świerczewski. Prawą stroną pędzi Jaskulski. Świerczewski i teraz Świerczewski! Gol!
siatką został ukarany biegacz reprezentacji Słowacji oznaczony numerem 4 Mijał Szklonek. Zmordowane siły ma Kosecki, nieustannie atakuje. Wieszczycki. Wieszczycki i Bukalski wyszli w drugiej połowie meczu z Izraelem i wówczas ich gra została wysoko oceniona. Potwierdzają te opinie z poprzedniego spotkania w dzisiejszym występie. Zeblaczek chyba się pomylił, upominając się o Kozmińskiego. W starciu brał udział Wieszczycki, Kozmiński wybił piłkę, widocznie arbiter austriacki potraktował to podjęcie jako niesportowe zachowanie. Teraz żółta kartka dla Wieszczyckiego. Robert Sedlaczek ma 40 lat, mieszka w Wiedniu, jest właścicielem stacji benzynowej, po raz pierwszy gości w Polsce. Niedawno wchodził jubileusz. Na początku czerwca prowadził 150. mecz Bundesligi Austriackiej. Wszystkie wyjście Polaków z własnej połowy, zagranie do Koseckiego, Kosecki pole karne, strzał, gol! Trzecia minuta meczu. Trzecia bramka dla reprezentacji Polski w meczu ze Słowacją. Oto Polskiego Roman Kosecki, dynamiczna akcja polskiej trójki. Wyszliśmy błyskawicznie z własnej połowy. Doskonałe rozegranie akcji. Podanie do Kozackiego. Tutaj obrońca Słowacki lekko się potknął, jak gdyby stracił rytm biegu i te ułamki sekundy zadecydował. Tak więc 3 do 0 i zwycięstwo mamy już chyba w kieszeni. Barabczy. Pistopi. Prosimy kibiców o kulturalne program i zachowanie spokoju. Niektóre obrazki nie
czasem jak gdyby wynik dla niektórych kibiców i gra biało-czerwonych była nieistotna. Zajmują się rozrubami, bijatykami. Dziwią się nie tylko nasi dziennikarze, dziwimy się nie tylko my, ale także ci, którzy zgoszczą za granicy na naszych obiektach sportowych. No ale miejmy nadzieję, że to drobny incydent, który został już zakończony. Tymczasem akcja Juszkowiaka. Zema. Proszę o uwagę, podajemy krótki komunikat. Piłkarzowi reprezentacji Polski, grającemu z numerem 5, Tomaszowi Wałgochowi, urodziła się córka. Proszę Państwa, mamy nieco jedną wiadomość. Wałgoch został szczęśliwym ojcem. Serdecznie gratulujemy. To jest druga córka w rodzinie Wałgochów. Szczęśliwy ojciec, który chyba usłyszał komunikat. Olimpijczyków. Rodziny się powiększają. Sukcesy.
Francja przegrała na Parcie Pneu z Francją 0-4, ale mówiło się, że był to wypadek przy pracy. Samobójczy gol Krzysztofika, niepomyślny początek i potem w tym wyjazdowym meczu wysoka przegrana. My na własnym boisku prowadzimy ze Słowacją już 5-0, kto wie, czy nie będzie to wyższy rezultat. Podanie od nogi do nogi. Słowacy bezradnie biegają po boisku.
kopalnie. Wieszczyński. Gra w drugiej części biało-czerwonych. Słowacy w drugiej połowie popełnili więcej błędów w obronie. Wysiłek włożony w pierwszą połowę spowodował te błędy. Prowadzą oni jednak cały czas otwartą grę. Starają się atakować. Grają ofensywnie. Szczęśliwy ojciec Aldo. Nowak. Glonek. Jeżeli chodzi o rywalizację w naszej grupie eliminacji mistrzostw Europy. Słowacy nie mają szans na awans. My gramy dalej. Mamy trochę spokoju teraz. Możemy się przygotowywać do arcyważnego meczu, który odbędzie się w Paryżu z Francją. Ale uwaga, bo to Dubowski. Jeszcze Pęksa. Bukalski. Solar. I piłka odbita od Wieszczyńskiego, wychodzi na rzut rożny. Ostatna parada Macieja Szczęsnego. Juszkowiak. Piotr Nowak powoli przeskakiwał szczeble piłkarskiej kariery. Najpierw wyjechał z Polski do Turcji, potem grał w Szwajcarii, potem Dynamo Drezno. Potem zakupił go Kaiserslautern, który szybko go sprzedał do TSV Monachium. I z każdym przejściem nabierał doświadczenia, rutyny, pewności w grze. I teraz jest
liderem monachijskiego klubu, który utrzymał się w Bundeslidze. Oto właśnie Piotr Nowak przy piłce. Dalekie podanie do Koseckiego. Komunikat dla przedstawicieli mass mediów. 15 minut po zakończeniu zawodów odbędzie się konferencja prasowa, na którą zapraszamy trenerów obu zespołów oraz zainteresowanych dziennikarzy. Odegrał piłkę do Świerczewskiego. Strzał lewą nogą. Nie cel. Poszedł kartą karną. Został piłkarz reprezentacji Słowacji. Jarosław Kimko. Poznaczono numerem 9. Żółta kartka za kim? Nie ma może efektownych akcji, ale po takiej eksplozji bramek, po takiej serii,
trudno się dziwić, że piłkarze zwolnili tempo gry, starają się utrzymać ten niezwykle efektowny wynik. 5-0 prowadzimy ze Słowacją, a więc na inaugurację spotkań międzypaństwowych z reprezentacją tego kraju odnosimy wysokie zwycięstwo. Pamiętajmy, że futbol tego kraju jest na dorobku. Reprezentacja organizuje się, rozegrała niewiele spotkań, ma znakomitego trenera, który swoją sławą i umiejętnościami chyba przewyższa sławę najlepszych gwiazd piłkarskich tej reprezentacji. Aleksander Wenzel, który kontynuuje rodzinne tradycje, jego ojciec Aleksander także był bramkarzem i wielokrotnym reprezentantem dawnej Czechosłowacji. Dziękuję, oddaję to do studia. Być może i na nas zaświeci słońce, ja wam przyjeżdżę do Mina.